Witam, dzisiaj przedstawię wam 19 ciekawostek o Jiraiji. Zapraszam. Jiraiya, tak jak pozostali Saninowie, zostali nazwani na cześć postaci z japońskiej legendy o nazwie Jiraiya Goketsu Monogatari. W tej historii Jiraiya wyróżniał się magią ropuch, ale jeśli interesuje was szerszy kontekst tej legendy, zapraszam do filmiku, który zrobiłem kiedyś z Tuśkiem. Autograf Jiraiya znajduje się w jego pierwszej książce pod tytułem Opowieść o odważnym ninja i wygląda właśnie tak. To, czego raczej większość nie wie, to, że ta książka rzeczywiście została stworzona przez Akirę Higashiyamę oraz została zilustrowana przez Masashiego Kishimoto. Legendarny Sanin nie jest oczywiście oficjalną rangą, a co zabawne, w mandze czy tatapukach nigdy nie zostało ujawnione, jaką rangę posiadał Jiraiya, natomiast w anime zostało powiedziane, że jest on Jonin'em, choć było o tym mówione jedynie w filerze. Jego grupa krwi to B i urodził się 11 listopada, a gdy był genin'em w drużynie Hiruzena, to miał 153 cm wzrostu. W pierwszym Naruto miał 50-51 lat i 191 cm wzrostu, przy czym ważył 87,5 kg. W Shippudenie miał już 54 lata i w tym wieku właśnie zginął. Jak to mówią, przekuj to, co lubisz, w swoje hobby, a hobby Jiraiya było podglądanie kobiet w łaźniach oraz pisanie książek. Według databooków Jiraiya chciał walczyć z Naruto, szkoda, że jednak nie doczekał momentu, w którym jego uczeń stał się bardzo potężny. Jego ulubionym jedzeniem był czosnek marynowany z japońską bazylią oraz kurczak pieczony karage. Nie lubił natomiast kiwi i zapiekanek. Jiraiya i Itachi są postaciami, które posiadają najwyższe statystyki w trzecim databooku. Ukończył on aż 1839 oficjalnych misji, 58 rangi D, 345 rangi C, 684 rangi B, 614 rangi A oraz 138 rangi S. Ten wynik jest największym w historii postaci uniwersum Naruto. Choć na pierwszy rzut oka nikt raczej nie sklasyfikowałby go jako geniusza, to ukończył akademię już w wieku 6 lat. Dla przykładu, Itachi skończył ją mając 7, a Kakashi mając 5. Ostatnie słowa, które wypowiedział Jiraiya, bazują na japońskim przysłowiu. Brzmi ono: żaba w studni nie zna wielkiego oceanu. Przysłowie to mówi o żabie, która przez całe życie była uwięziona w studni i uważała się za niesamowicie mądrą. Iluzja ta zostaje zniszczona, gdy do studni wpadła kolejna żaba. Można powiedzieć, że Jiraiya ma dar do wybierania sobie uczniów, ponieważ każdy z nich był przywódcą w swojej wiosce. Minato, Yahiko, Nagato, Konan oraz Naruto. Jiraiya oraz jego mistrz Hiruzen Sarutobi zostali zabici przez swoich uczniów i obydwaj zginęli z uśmiechem na ustach. Kojarzycie Totonjutsu? Jest to technika pozwalająca użytkownikowi stać się niewidocznym i choć wydaje się całkiem mocna, to Jiraiya stworzył ją, by podglądać kobiety w łaźni bez ryzyka wykrycia. Wszyscy Sanini mieli predyspozycję na zostanie Hokage. Orochimaru miał być czwartym Hokage, jednak wygrał Minato. Tsunade została piątą Hokage, natomiast Jirai proponowano aż 3 razy to stanowisko, jednakże je odrzucał, bo uważał, że nie nadaje się, aby być przywódcą wioski. W jednej z retrospekcji widzimy drużynę Jiraiya, z której na pierwszy rzut oka jest znajomy tylko Minato. Istnieje fanowska teoria, że jednym z pozostałej dwójki jest Tenchi. Tak, nie przesłyszeliście się. To oczywiście nigdy nie zostało potwierdzone, a jest bazowane jedynie na podobiznie młodego genina z dorosłym właścicielem Ichiraku Ramen. Jiraiya nie opanował w pełni trybu mędrca, lecz mimo tego dawało mu ono wiele wzmocnień. Nie zmienia to jednak faktu, że nie lubił używać trybu mędrca z powodu dość zabawnego. Mianowicie nie lubił go używać, bo wtedy wyglądał nieatrakcyjnie, przez co trudniej byłoby mu poderwać jakąś kobietę. Jiraiya jest jedną z najbardziej prawdziwych postaci, nie udaje kogoś innego i akceptuje to, kim jest. Potwierdzeniem tego jest chociażby to, że jako jedyny z trójki Saninów nigdy nie używał żadnych technik odmładzających. Tsunade używała specjalnej pieczęci do wyglądania znacznie młodziej, a Orochimaru odmładzał swoje ciało, wykorzystując innych jako swoje pojemniki. Jiraiya nie robił nic w tym kierunku. Potrafił używać aż 4 z 5 podstawowych natur czakry. Jest to natura ognia, wiatru, wody, ziemi oraz yin i yang. I to już wszystko, jeśli chodzi o ciekawostki na temat tej postaci. Jeśli interesuje was więcej ciekawostek o innych, zapraszam w kolejną środę o godzinie 16. Nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!